Witajcie, Ancymony. Ja jestem Mati, a dziś muszę się wam do czegoś przyznać. Naprawdę ciężko mi o tym mówić, ale chyba nikt z nas nie lubi przyznawać się do porażki, bo jest to jakaś tam większa czy mniejsza, powiedzmy, przegrana w naszym życiu. Podczas poprzedniego odcinka popełniłem gafę i przeoczyłem jednego twórcę i postawiłem go na bok całej reszty. Ja po prostu nie wiedziałem, naprawdę, przyznaję szczerze, poważnie, nie wiedziałem, że tego robaka postawiłem obok całej reszty tych pranksterów. Ten robak wkradł się po prostu między wiersze. Robak, którego nie chciałem poznać. Robak, o którego istnieniu po prostu nie chciałem wiedzieć. Mowa tu o robaku, który zwie się... Mieszka TV. Zaczynamy. Czy jesteście gotowi? Nie słyszę. Kto straszy dziewczyny i dostaje w ryj. Telewizja Myszki TV. Ten stary zboczony, więc lepiej się kryj. Telewizja Myszki TV. Kto wieku średniego kryzys przechodzi. Telewizja Myszki TV. Kto wyjaśni typa najlepiej już dziś. Ja to zrobię. Sprawa wygląda tak. Przedostatni odcinek dotyczył Oskarka, który postanowił, że będzie podpierdalał content od zagranicznych youtuberów i myślał, że po prostu będzie robił sobie to tak bezkarnie, na spokojnie i dalej nikt tego nie zauważy. Ponadto lubił wkręcać ludzi w skamy, wiecie, żeby sobie zarobić i żeby w jakiś tam sposób ogłupić swoich widzów. Ale patrząc wtedy na podobne kanały, zupełnie nie miałem pojęcia, że znajduje się ktoś taki jak Myszka TV. Ale tym razem sprawa wygląda naprawdę zupełnie inaczej. Oskara nie szanowałem jako człowieka i youtubera za to, że ogłupiał swoich widzów, okradał ich i kradł nawet nie pomysły, ale zupełnie całe filmy od innych youtuberów. Teraz to sprawa zupełnie innego kalibru. Kojarzycie sytuację, jak jesteście na weselu, jest już grubo po północy, wszyscy są po prostu wcięci, tak? I jest tam taki jeden wujek, który nie jest zbyt stary, ma tak 40 lat i próbuje używać młodzieżowego slangu i podbija oczywiście do młodszych partnerek, łapie ich za kolano, nachyla im się nad kark i szepce do łóżka: Z wujem nie zatańczysz? Albo jak siedzicie u babci, spotykają się rodziny, wujkowie zaczynają tam opowiadać sobie, co tam u nich. Oczywiście pojawia się wódeczka i jest jeden taki wujek, który zawsze opowiada żarty, ale żarty o ruchaniu i używa takich zwrotów jak piczka, pusia, landrynka, myszka, pindol, palcówka. To właśnie Myszka TV. I takimi porównaniami mógłbym naprawdę sypać do ustranej śmierci, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Już nawet nie o kogo, ale kuchwa o co. Jeśli Oskar TV był festiwalem zażenowania, to w tym momencie naprawdę muszę was ostrzec. Muszę was ostrzec, bo w tym momencie to już nawet nie jest zażenowanie. To jest obrzydzenie i utrata jakiejkolwiek wiary i szacunku do ludzkości. Jeśli ewolucja naprawdę idzie w tym kierunku, to Darwin powinien się już bardzo dawno pierdolnąć w głowę. Ale zanim do tego przejdziemy, polecam odwiedzić sklep z koszuleczkami. Fajne wzory. Wszystko fajne powiedziałem. Koszulki? Nie, tylko koszulki. Daj spokój. Bluzyny są. Czapeczka z haftem i nie jakimś tam naklejonym, tylko z napisem. Także zapraszam. Zapraszam, póki świeżutkie i cieplutkie. Fajne wzory. Fajne wzory. Wszystko fajniusie. Naprawdę, jeśli nie masz jakiegoś ciuszka na wiosnę, wiosna się zbliża, zimno będzie, to bluzy są bardzo ciepłe i fajne wzory. Ale Mateusz, tak gadasz i gadasz, a my nawet nie wiemy, kim jest ten Myszka TV. Cieszcie się, póki możecie. Na czym to ja... Myszka TV. A to jest kiełbasa palcówka. Popatrzymy zaraz, co z nią można zrobić. Proszę bardzo, dziewczyny, a wy może nie chcecie palcówki? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak mogę skomentować ten film. PewDiePie ma na swoim koncie naprawdę ogrom filmów.
chyba jakieś 3000 albo nawet ponad. Odkąd zmienił nieco podejście do YouTube'a, jego produkcje również uległy zmianie. Już nie jest taki śmieszny na siłę, jak to sam odkreśla, tylko po prostu jest w tych filmach więcej siebie, jest bardziej sobą. Jeśli się inspirować, to na najlepszych. Ostatnie kilka jego filmów to spróbuj się nie zaśmiać albo spróbuj się nie zażenować. Oczywiście nie wygląda to tak jak w Polsce, że ktoś po prostu siedzi kurwa przed monitorem i ogląda przez jebane 10 minut napierdalając reklam i nawet nie reaguje na to, tylko wybiera powiedzmy do 10 filmów i robi z tym fajny montaż, jakieś tam powtórki i tak dalej, przez stereo oczywiście i wszystko, i naprawdę się to świetnie ogląda, powiem wam szczerze, i teraz nawet nie ironizuję, naprawdę świetnie się to ogląda, można się pośmiać, mimo że to jest to spróbuj się nie zaśmiać albo właśnie spróbuj się nie zażenować. Także skoro inspirować się to tylko na najlepszych, także zapraszam was na film Spróbuj się nie zażenować challenge. No przekroczyła pani prędkość. Dokumenciki proszę. No wie pan, gdzie pani... No poważnie, Krzysztof Pączek we własnej osobie. Wbija mnie bardzo. Widziała pani ten znak, czy nie? Nie. On się nie tyczy roweru. Proszę? No, nie przekroczyłam na pewno prędkości rowerem. Proszę mi tutaj nie... Nie, widziałem to. Przecież mierzyliśmy pani prędkość. No proszę pokazać. Proszę? Proszę pokazać. Nosem mierzyłem. Nie, nosem mierzyłem zapach, który dociera do mnie tutaj, gdy pani leci. No to nie jest, no. Dobra. Pani idzie na początku znaku? Nie. Za szybkie pedałowanie i jechanie pod kątem 45 stopni. Nie. Ja muszę chwilę odetchnąć, bo jest za dużo. Na tym genialnym kanale nie znajdziemy tylko... Kurwa, nawet nie wiem jak to nazwać. Pranki? Znajdziemy również film, na których nasz ukochany youtuber się śmieje. Możecie teraz zapytać, Mateusz, co ty pierdolisz? Sprawa wygląda tak. Jeśli chcecie wzmocnić swoją wypowiedź, używacie wulgaryzmu. Albo jakiegoś ironicznego tonu, żeby wskazać, że czegoś nie mówimy na serio. A nasz pan Myszka TV postanowił, że dośmieszni swój kanał swoim śmiechem. W momencie pisania scenariusza do tego odcinka wiedziałem o większości filmów pana Myszki i myślałem, że już niczym nie da się mnie zaskoczyć. Jednak pan Myszka zaskakuje na każdym kroku. Myślałem, że najbardziej nienawidzę pranksterów i złodziei. Połączenia prankstera i złodzieja, jednak teraz mamy remis albo drugie miejsce. Ponieważ pan Myszka, jako wieloletni mędrzec, filantrop, filozof, marzyciel i wizjoner przede wszystkim, postanowił zrobić ukłon w stronę widzów i podzielić się swoimi mądrościami. Pan Myszka jest coachem. Kurwa. Tego nie jest zbyt wiele. Na jego kanale znajduje się film o odrywaniu dziewczyn i pewności siebie. Pan Dariusz prowadzi również szkolenia z pewności siebie i z podrywania kobiet. Stąd chyba te wszystkie genialne tytuły, jak na przykład, czy mogę zobaczyć pani rowek, palcówka, przeczyścić pani komin i oczywiście niezawodne. Dwa baty. Najbardziej w takich kursach, czy właśnie poradnikach wkurwia mnie to, że ktoś, kto uważa się za bożyszcze, wcale taki nie jest i robi jeszcze większe gówno, większą papkę z mózgu tym właśnie ofiarom, które przychodzą na te całe poradniki i na te całe kursy, żeby już nie być przegrywami i zacząć wygrywać życie. I z takich właśnie poradników dowiadują się, że na pierwszą randkę powinni przynieść ze sobą kurwa kwiaty i czekoladki. Tylko jeśli to zrobisz, ty wyjdziesz na jeszcze większego desperata, niż właśnie nim jesteś. To już, ale ktoś może być nieśmiały, ja naprawdę to rozumiem. Ale jeśli pójdziesz na taki kurs, to zrobisz z siebie jeszcze większego kretyna. Zapewniam cię. W rozmowie z płcią przeciwną są naprawdę tylko trzy zasady. Pierwsza jest taka, żebyś normalnie z nimi rozmawiał. Kobieta to człowiek i można z taką osobą rozmawiać, wiecie? Bo jeśli od razu z marszu postawisz ją na piedestał
i zaczniesz wychwalać i traktować ją jak księżniczkę, to ona się szybko znudzi i będzie miała nad ciebie wyjebane, chyba że z głupią suką. Druga sprawa jest taka, że wielu będzie podrywać ładną, fajną ogólnie dziewczynę i jeśli właśnie będziesz ją podrywał, to będziesz taką orbitą, jedną z wielu orbit przegrywów, którzy będą dookoła niej krążyli. A trzecia sprawa jest taka... Nie pamiętam, jaka jest trzecia sprawa. Trzecia sprawa jest taka, że kobieta w najgorszym przypadku będzie dla ciebie miła. A jeśli cię wyśmieje, to jest tępą cipą, która może sobie wrócić do swojego misia bez karku i pojechać, kurwa, najnowszą BMW-bęwicą i się pierdolić z nim w lesie za miastem. Albo w kiblu, kurwa, na imprezie. Pan Dariusz również nagrał chyba film specjalnie dla mnie. Dzisiejszy filmik chciałbym poświęcić przede wszystkim osobom, które dają negatywne komentarze. Tak zwani hejtocholcicy, czy jakoś tam. Nawet nie wiem, jaką nazwę dobrać. Panie Dariuszu, ja bym nazwał takich ludzi osobami, które skończyły już podstawówkę. Czy większość dorosłych ludzi, którzy naprawdę już zdecydowali się na nabawienie się w YouTube, nie może zachowywać się adekwatnie do swojego wieku, na jak na przykład rok? Okej, można być naprawdę pokręconym w taki pozytywny sposób jak Rojo, ale nadal trzymać jakąś klasę. Kurwa. Panie Dariuszu, niech pan to zapamięta. Jeśli z tymi nastolatkami, którym zaproponował pan palcówkę, był jakiś chłopak, nawet w ich wieku, to dostałby pan tak po mordzie, że pan by nie wstał. I jakieś pana tłumaczenia, że pan sobie jajcował, chuja by pomogły. Inspirowanie się naprawdę nie jest niczym złym. A Zachód nam daje naprawdę ogrom inspiracji, tylko kurwa, trzeba dobrze wybierać. Specjalnie dla pana przypomniałem sobie pewnego youtubera, którego oglądałem bardzo, bardzo dawno temu. Niech pan sobie zobaczy twórczość Mediocre Films. Koleś też ma około 40 lat. Robi pranki. I robi to w zabawny sposób, także nikogo kurwa nie obraża. It looked really nice too. It did? Good. Good. I was hoping it would look good. Yeah, I'm sure I'll get the free food and whatnot. Yeah, it's great to get the free food. Are you answering what I'm saying? No, I'm on the phone with somebody. Sorry. I don't mean to be rude. Ani jest z starym kurwa zboczeńcem, który podchodzi do nastolatek i proponuje im palcówkę. Ale Mateusz, to tylko żart. Pierdoli mnie to. Gdyby taki koleś podszedł do mojej dziewczyny i zaproponował jej palcówkę, to by dostał taką listwę na cymbał. Tak bym go uwalił na kurwę. Co się kurwa stało z tym dumnym narodem? Jedyny słuszny film na kanale pana Myszki to ten, w którym policja zabiera go do radiowozu. Zapraszam pana. Dobrze. No, otwórz. Dziękuję bardzo. Może pan powiedzieć, co pan konkretnie robi? My sobie jaja robimy, żartobliwie. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że dziś są walentynki, więc ocencie ten filmik, tak żeby rozszedł się jak najwięcej, bo statystyki, napiszcie komentarz, to może będziecie mieli szczęście i pan Myszka zafunduje wam palcówkę w tak cudownym dniu. Poza tym wpadajcie na grupę Simona Matiego, Snapa, Face'a, Instagrama i stream będzie jutro, ale może nawet jeszcze dziś zrobimy. Znaczy jutro na pewno, może dziś taki dodatkowy, walentynkowy. We'll see. Pamiętajcie, co złego to nie ja, moje drogie miśki. Trzymajcie się, cześci. Bajo. Co ja robię z własnym życiem, kurwa? Komentuję jakiegoś starucha, który kurwa liczy może na zaruchania.